idziemy dalej. Druk 1615, projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 29 położonego w budynku nr 6 na osiedlu Szklane Domy. Druk 1615, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, który został nabyty od gminy Kraków w 2006 roku, a lokal położony był na osiedle Szklany Domy 6. Lokal został kupiony o powierzchni 31,49 cm za cenę 7299 zł i od oczywiście z bonifikatą, która została określona na kwotę 65 694 zł. Państwo tutaj szczegółowo oczywiście macie opisane sytuację, która spowodowała uzasadnienie wniosku o odstąpienie od żądania bonifikaty. Ogólnie rzecz biorąc, Państwo kupili zabudowaną za cenę uzyskaną ze sprzedaży tego lokalu, kupili zabudowaną parterową nieruchomość, zabudowaną budynkiem, w której to dokonali remontu. Również ta sprawa była przedmiotem analizy przez Merytoryczną Komisję Rady Miasta Krakowa. 27 listopada została tutaj wydana opinia pozytywna przez Komisję Mienia i Przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mamy dwie opinie komisji. Czy są inne opinie komisji? Nie widzę. Opinie prezydenta miasta nie ma. Prezentacje stanowisk klubów. Czy są? Nie ma. Stwierdzam, szanowni, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa? Druk 1615. Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 21 stycznia bieżącego roku, godzina 15. I ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 23 stycznia, godzina 15.